Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Nowakowski i zapraszam Państwa na program Studio Fakty. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji, jeżeli chodzi o pandemię, ale rozmawiamy też o święcie Konstytucji 3 maja. Będą też dwa słowa na temat szczepionek, także myślę, że warto posłuchać, warto być z nami przez najbliższych kilkanaście minut. Naszym gościem jest wojewoda dolnośląski Jarosław Obrymski. Dzień dobry, panie wojewoda. Dzień dobry, kłaniam się. Rozpoczniemy może tak troszeczkę kontrowersyjnie. Dochodzą nas słuchy, że prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej domaga się tego, aby wszyscy mieszkańcy miasta na południu Dolnego Śląska byli zaszczepieni. To pana zaskakuje? Jak pan się do tego odniesie? To jest w ogóle możliwe? No na pewno nie jest możliwa uchwała, która by tylko na jakimś kawałku Rzeczpospolitej wprowadzała obowiązek szczepień. To jest decyzja państwowa. Wydaje mi się, że nawet nie tylko rządowa, ale parlamentarna. Natomiast w przypadku pandemii ja szukam wszystkiego, co łączy, a nie co dzieli. I przyjmuję, że to jest uchwała, która najprawdopodobniej nie utrzyma się w nadzorze prawnym ze strony wojewody, że będzie jednak rozpatrywana jako niezgodna z prawem, ale szukam, że jest to próba wejścia w dyskusję o pewnym problemie, z którym będziemy być może za chwilę mieli do czynienia. Na razie jeszcze popyt na szczepionki jest większy niż podaż. Ale być może już pod koniec maja okaże się, że głównym problemem jest to, jaki procent mieszkańców naszych ziem chce się zaszczepić. Jeżeli marzy nam się, żeby nie było czwartej fali, to jednak przekroczenie pewnego wysokiego pułapu szczepień populacyjnych jest niezmiernie istotne. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem zawsze, jeżeli to jest możliwe od przymusu, jest perswazja. I być może tutaj powinien być stworzony pewien system zachęt, który będzie jednak powodował, że ludzie będą się chętniej szczepić, albo będzie to dla nich po prostu wygodniejsze, że będzie pewna jednak presja na przykład pracodawcy, który nie chce mieć przerw w produkcji, w związku z tym chce mieć pewność, że jego pracownicy nie wypadną z powodu COVID-a i nie zostanie zatrzymana na przykład produkcja lub świadczenie usług. Czy też jak gdyby stworzenie pewnej możliwości korzystania z tak zwanego normalnego życia, czyli tego, co doświadczyliśmy przed lutym 2020 roku dla tych, którzy są zaszczepieni. Więc ja bym powiedział, że niewątpliwie pan prezydent tą uchwałą wywołał pewną dyskusję, przynajmniej na razie na Dolnym Śląsku. Zobaczymy jak w skali kraju. No, z pewnością wywołał pewną dyskusję, dlatego też pytam o zdanie pana wojewodę. To zatrzymajmy się przy tych szczepieniach. Swoją drogą bardzo dobrze szczepi Wałbrzych, ale Urząd Wojewódzki zadbał też o własny punkt szczepień. On już stoi, on już jest pod Urzędem Wojewódzkim. Znaczy, precyzyjnie, szczepi szpital. Szpital we Wrocławiu Uniwersytecki i szpital w Wałbrzychu otrzymali na początku taki przywilej związany ze szpitalami tymczasowymi, że mają większy przydział szczepionek. Natomiast swoją drogą są to punkty zarówno drive-thru, jak i w Starej Kopalni dobrze zorganizowane. Ale takich punktów jest też na Dolnym Śląsku bardzo dużo. Nadal naszym limitem jest liczba szczepionek, a nie szybkość podawania szczepionek. Myślałem, że pan wojewoda przywita nas dzisiaj w tej niebieskiej koszulce zachęcającej do szczepienia, ale jednak pan wojewoda zaskoczył, że jednak nie. Ale to dobrze, to przejdźmy może do kolejnych tematów. Ja się też zastanawiam, wziąłem tutaj sobie specjalnie ze sobą na wywiad z zapytaniem maseczkę, czy te maseczki to jeszcze długo będziemy nosić, bo wirus spowalnia, to już słyszymy z ust ministra zdrowia, ale też na Dolnym Śląsku chyba nieco wolniej mimo wszystko. To jak z tymi obostrzeniami? Jest, no zdecydowanie wolniej niż w innych rejonach Polski. Także wolniej nam schodzą łóżka covidowe, a właściwie nie schodzą miejsca respiratorowe dla pacjentów covidowych. To jest dosyć dla mnie duże zmartwienie, bo odmrażanie szpitali, tworzenie ich z powrotem w dużym stopniu białymi ma ten sens, kiedy jest możliwość także stworzenia w odpowiednim procencie miejsc OIOM-owskich.
I to na razie jeszcze ten moment, kiedy liczba osób, które są pod respiratorami, żeby to gwałtownie spadło, jeszcze jest przed nami. Na razie no, w ostatnim tygodniu na 265 zajętych łóżek respiratorowych spadło nam o 2, więc można powiedzieć, że to są żadne zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o łóżka covidowe, zmiany są już jak gdyby istotne i zauważalne i to tworzy przynajmniej jakiś komfort i stwarza możliwość stworzenia no, takich miejsc internistycznych, geriatrycznych, ale nadal nie tych dodatkowych na przykład na zabiegi planowe. Tutaj jeszcze jest bardzo ciasno, bardzo trudno. A znoszenie obostrzeń na Dolnym Śląsku? Znoszenie obostrzeń, no, myślę, że one powinno następować proporcjonalnie do zagrożenia. Ale ja zawsze mówię, że to jest taki trójkąt między tym, co dobre dla zdrowia, tym, co dobre dla ekonomii i tym, co chcą ludzie. Ponieważ w demokratycznym systemie bez użycia wojska nie da się wymusić pewnych postaw, jeżeli ludzie tych postaw nie akceptują. A wydaje mi się, że jest wielka presja nie tylko w naszej chęci, ale także w działaniach, żeby już zacząć żyć normalnie i chyba jest też taka presja, żeby wyrzucić te nasze maseczki, aczkolwiek uważam, że w pomieszczeniach zamkniętych maseczki będą funkcjonować jeszcze długo. Ale rzeczywiście toczy się w rządzie dyskusja na temat maseczek na świeżym powietrzu. Tak, tak, taka dyskusja jest część epidemiologów, która też proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy spadającą zdecydowanie falę, no to nawet w tej przestrzeni zamkniętej, a na pewno w przestrzeni z powietrzem, z wiatrem jest tak, że szansa zakażenia jest dużo mniejsza. I właściwie nikt nie mówił, że jest wielkie niebezpieczeństwo, że się w lesie czy w parku zarazimy, ale obawa była taka, że jeżeli tam nie będziemy chodzić w maseczkach, to także nie będziemy ubierać tych maseczek podchodząc do przejścia dla pieszych czy na przystankach autobusowych. Więc i gdybyśmy w ogóle zrezygnowali, no to byłyby pewne zabawy prawne, czy 2 metry od przystanku to już mogę być bez maseczki itd., itd. Więc wprowadzono z powodów ostrożnościowych coś nadmiarowego, ale no, wydaje mi się, że to było jak gdyby konieczne w momencie, kiedy ta liczba zakażeń, prawdopodobieństwo zakażeń R słynne spada poniżej jedności, można powolutku zaryzykować odkręcanie i obserwować, co się dzieje. Ja też mam obawy co do majówki, na ile gdzieś będziemy podróżować, będziemy kontaktować się z większą ilością ludzi i w efekcie może to przynieść niedobre efekty. No zobaczymy za 10-14 dni, koło 10-15 maja, czy mamy jakieś zwyżki, czy nie. Oby było tak, że potrafimy zachować dyscyplinę i efekt będzie dobry. Zobaczymy. Jednak proszę zwrócić uwagę, tak, że Wielkanoc i być może zakupy przedwielkanocne spowodowały taki malutki pik w każdym powiecie dolnośląskim w górę. Czyli to jednak nie przeszło zupełnie niezauważalnie. Wirus skorzystał na Wielkiej Nocy. Czy możemy to tak krótko podsumować, że poprawia się sytuacja w kraju, a na Dolnym Śląsku powoli się poprawia? Poprawia się sytuacja w Polsce i na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku trochę wolniej. Dobra, to możemy tak na to się umówić. Panie wojewodo, bardzo ważne święto dla Polski, dla Polaków, dla tych, którzy szanują naszą historię. Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja miało uchronić Polskę przed 2 kolejnymi zaborami. Oczywiście wtedy nasi rodacy nie wiedzieli, że te ataki nastąpią. Nie byli przekonani, choć pewnie się domyślali, jak podobnie Polacy w roku 1939. Gdzieś ta wojna wisiała w powietrzu, ale ta konstytucja miała być takim krokiem jeszcze wyprzedzającym te ataki najeźdźcy. Jakie budzi refleksje u pana ten moment uchwalenia Konstytucji 3 maja? Chyba nie do końca optymistyczne. To znaczy, że się jednak spóźniliśmy z reformą państwa, że instytucjonalnie jednak w XVIII wieku doprowadziliśmy państwo do, no bo ta zależność od późniejszych zaborców pojawiła się wcześniej. Możliwość ingerencji w suwerenne nasze decyzje pojawiły się wcześniej. W pewnym momencie próbowano, widząc niebezpieczeństwo, podjąć jakieś działania.
I to jest na pewno coś nieoptymistycznego w tym spojrzeniu. A jeżeli bym szukał rzeczy optymistycznych, to to, że w sytuacjach trudnych potrafimy się zjednoczyć, potrafimy znaleźć dobre rozwiązanie. Często bym powiedział dzisiejszym językiem innowacyjne, bo trzeba pamiętać, że po Stanach Zjednoczonych to była druga konstytucja w świecie. Ale też, że czasami tego typu działania przynoszą taki efekt, do którego nie były stworzone. Że Konstytucja 3 maja była pewnym symbolem, wokół którego gromadził się opór, żeby odzyskać niepodległość, żeby przechować depozyt polskości. Więc to taki nieoczywisty efekt Konstytucji 3 maja, że stała się pewnym symbolem, którego efektem jest to, że obchodzimy święto Konstytucji. A może to jest też czas na taki element refleksji, bo to będzie prawie, że można powiedzieć, równa rocznica, bo 230. Pomyślenia o tym, jaka Konstytucja byłaby dla Polski dobra i żeby Konstytucji nie traktować w sposób instrumentalny. Że jak mi jest wygodniej, to mówię, że jest święta, a jak jest niewygodnie, to możemy ją obchodzić. Bez względu, która strona by to robiła, ale ja niestety w ostatnim czasie ze smutkiem obserwowałem, że ci, którzy mieli na sztandarach konstytucję i nosili takie koszulki, w momencie, kiedy to nie pasowało, to milczeli o konstytucji. W tym jest jakaś dla mnie niekonsekwencja, której nie umiem zaakceptować. Uważam, że powinna obowiązywać pewna logika, a nie logika Kalego. No na pewno są, jeżeli chodzi o to, różne punkty widzenia. Ja jeszcze wrócę do roku 91 i zapytam, czy widzi pan pewne podobieństwa może w społeczeństwie, bo wydaje się też, że jesteśmy krajem, który potrafi się łączyć, który potrafi współpracować w momencie zagrożenia. Chociaż wydaje się, że jednak przed zaborami była Polska krajem podzielonym. Pytanie, czy nie jest podobnie dzisiaj? No, była podzielona, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że dla części ludzi i to wcale nie było tak, że oni pod względem prawnym nie mieli rację. Przyjęcie Konstytucji 3 maja było złamaniem prawa, było zabraniem wolności. Gdyby były wtedy różne telewizje, to odbieram, że w jednym by mówiono o wielkiej reformie, która daje szansę uratowania naszego kraju, zreformowania i pchnięcia naprzód i przygotowania Polski na XIX wiek i ochronięcia naszej obrony, naszej niepodległości. I byłaby druga telewizja, która by mówiła, nastąpiło złamanie prawa, jest to niekonstytucyjne, nie uwzględniono głosów naszych partnerów, którzy mogą wiedzieć międzynarodowych, którzy pewno wiedzą lepiej niż my, co powinniśmy robić, powinniśmy się podporządkowywać, bo inaczej nic nie zostanie z naszej wolności obywatelskiej. Było wiele postaci, nawet jeżeli patrzymy na obraz Konstytucja 3 maja Jana Matejki, są tam zwolennicy Konstytucji, ci, którzy są załamani przyjęciem tego aktu przez polski parlament. Więc tak, tutaj jakieś analogie są. Ale to też chyba przykre, prawda, że w momencie już takich naprawdę dużych kryzysów potrafimy się zjednoczyć jako naród, bo oglądając nawet wszelkie filmy jakby realizujące czasy II wojny światowej, pokazujące te czasy, no to nawet Powstanie Warszawskie, czy w ogóle walka w podziemiu, już pomijając nawet samą kampanię wrześniową, no to jest przykład na to, że jednak można. To też takie pytanie dość głębokie, może na koniec naszej rozmowy, to czego my potrzebujemy jako kraj, żeby się zjednoczyć, bo politycy nam chyba nie dają zbyt dobrego przykładu, choć nie wiem, czy to jest dobry wyznacznik obserwować rzeczywiście zachowania polityków, bo oni się na całym świecie kłócą, ale żeby trochę więcej uśmiechu, takiej serdeczności było w zwykłych rozmowach na ulicach, gdzieś w cukierni, kawiarni, żebyśmy byli lepszymi ludźmi dla siebie na co dzień jako Polacy. Czego nam brakuje teraz? Na pewno polityka jest taką dziedziną, gdzie powinna być, że pan i ja możemy mieć różne zdanie, bo inaczej możemy rozumieć troskę o dobro wspólne. Dla mnie istotne jest to, że nawet jeżeli się różnimy, to zakładamy, przynajmniej w punkcie startu roboczo, że i panu i mi chodzi o
pomyślność Polski, pomyślność Dolnego Śląska. Wtedy jest dużo łatwiej jak gdyby się porozumieć, zobaczyć, dlaczego pan myśli w sposób dla mnie oryginalny i inny, zastanowić się, czy jest możliwość jakiegoś porozumienia, czy nie. Na pewno nawet jeżeli to porozumienie jest niemożliwe, to jakiś dialog i element empatii jest niezmiernie istotny. Więc dla mnie nie jest problemem, że politycy mają różne pomysły i w różny sposób chcą realizować na przykład politykę zagraniczną Polski, czy tak jak mówił Bartoszewski jako brzydka stara panna, czy też jak mówiła druga strona, stawanie z kolan. Tak? To znaczy to nie są w każdym przypadku zupełnie zero-jedynkowe odpowiedzi, które polityki są skuteczniejsze. Natomiast chodzi o to, żeby to było w pewnej rzeczliwości i chodzi o to, żeby nie przenosić podziału politycznego na podział związany z tym, czy pan, czy inny mój osoba, z której poglądami politycznymi się nie zgadzam, ma być od razu złym człowiekiem. Ja uważam, że w tej chwili także media kreują pewien przekaz emocjonalny i budują przepaści tam, gdzie jest tylko i wyłącznie różnica polityczna. Próbują zrobić z tego jakąś różnicę w systemie wartości, okej, ale próbujące no, jednak drugą stronę w jakiś sposób zohydzić, że jeżeli mam takie, a nie inne poglądy, to muszę być do końca złym człowiekiem. Hola, hola, to nie jest tak proste. To znaczy można być uczciwym socjalistą, można być uczciwym konserwatystą, można być, a na pewno można być uczciwym patriotą i od razu nie jest się jakimś nacjonalistą. To znaczy to jest jednak próba wzajemnego zrozumienia się. Wydaje mi się, że ostatnie 5-10 lat, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, poprzez bańki informatyczne powoduje, że drugą stronę widzimy zupełnie inaczej, często ją odczłowieczamy. I powodów tego pewno jest dużo. Ale jednym z powodów jest to, że funkcjonując w pewnych bańkach informacyjnych, nie zgadzamy się nawet co do faktów. I to jest wielki problem. To znaczy, jeżeli różnią nas fakty, no to już nawet nie ma możliwości, bo wychodzimy z zupełnie innej bazy wiedzy, nawet nie poglądów. W związku z tym jest wielki problem ze spotkaniem. A fake newsy, czyli po prostu kłamstwa szerzone w jedną czy w drugą stronę, no powodują, że jedna i druga strona wierzy w rzeczy, które nie są prawdziwe, a które często tylko obrzydzają drugą stronę. Jest problem. Cóż, to chyba nasza wina dziennikarzy w takim razie. Natomiast chciałem jeszcze na koniec, może jako o podsumowanie naszej rozmowy, nieco poprosić, bo to też ten weekend majowy, ten długi weekend majowy, to taki może też dzień refleksji nad biało-czerwoną flagą, która może nas zjednoczyć, więc może jakieś takie zjednoczające Dolnoślązaków dobre słowo od wojewody na koniec, na ten weekend majowy. Mieszkamy w pięknym kraju, mieszkamy w najpiękniejszym regionie polskim, jakim jest Dolny Śląsk. To jest wielka wartość. Myślę, że jesteśmy narodem, który może być dumny ze swojej historii, który ma obowiązek być krytyczny względem własnej historii i mam nadzieję, że jesteśmy społeczeństwem i narodem, który może z ufnością patrzeć w przyszłość. Wszystko, co najlepsze jeszcze przed nami. Dziękujemy bardzo za to dobre słowo. Miejmy nadzieję także dobrą rozmowę, którą warto było posłuchać. Poprowadził ją dla Państwa Dariusz Nowakowski, a moim gościem był wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dziękuję. Dobrej majówki. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.